Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mój ostatni materiał poświęcony wypowiedziom księdza Piotra Natanka wzbudził duże zainteresowanie. Pojawiło się również mnóstwo pytań. Postaram się tutaj na część z tych pytań odpowiedzieć oraz trochę dogłębniej zająć się tym tematem. Zapraszam. Już na początku chciałbym wyjaśnić, co myślę o całej sytuacji. Otóż uważam, że ksiądz Piotr Natanek i najprawdopodobniej również sama wizjonerka Agnieszka mają zasadniczo dobrą wolę. Bez wątpienia ksiądz Piotr dostrzega wiele rzeczy, które są słuszne, które są właściwe, to znaczy dobrze dostrzega kwestie kryzysu w Kościele, dostrzega bardzo poważne problemy, których być może większość duchowieństwa nie dostrzega albo dostrzec nie chce. Także bez wątpienia jest tutaj bardzo wiele pozytywnych rzeczy, które można byłoby wymieniać. Bez wątpienia ksiądz Natanek również jest księdzem, który po prostu mówi z mocą, tak, które mówi prosto i wyraźnie to, co ma na myśli, a nie owija wszystkiego w bawełnę, co też jest pewną zaletą. Natomiast właśnie przy tych wszystkich zaletach, przy tym, że dostrzega kryzys w Kościele, mówi o tym w kryzysie w Kościele również bez owijania w bawełnę, mimo wszystko pojawia się właśnie bardzo poważny problem, na który wskazuje i który uważam, że może doprowadzić nawet do stworzenia nowego wyznania, nowej religii, tak jak to kiedyś stało się z Mariawitami. Tam też zaczęło się od takiego jakby pobożnego ruchu. Uważam, że może to zajść tak daleko i w tym materiale chciałbym przedstawić, dlaczego tak uważam. Zanim przejdziemy do sedna, chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na kilka pytań, bo myślę, że warto to już na samym początku powiedzieć. Mianowicie, dlaczego w ogóle o tym mówię? To wzbudzało jakby dosyć duże zainteresowanie. Dlaczego w ogóle ksiądz dyskutuje publicznie z innym księdzem? Przecież tutaj trzeba najpierw opomnieć w cztery oczy i tak dalej, i tak dalej. Otóż w samym Piśmie Świętym czytamy: gdy brat twój zgrzeszy, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch lub trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli tych nie usłucha, donieś kościołowi, a jeśli nawet kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. A więc to jest sytuacja, w której mamy do czynienia z pewnym upomnieniem braterskim. Tak? To znaczy wiemy, że ktoś grzeszy, upominamy go i wtedy oczywiście nie należy w takiej sytuacji wynosić całej sprawy od razu przed szeroką publiczność. Natomiast w sytuacji, w której ktoś, hierarchia kościelna, kapłan, naucza w sposób błędny, to jest publiczne, to nie jest kwestia jakiegoś grzechu, tak? To jest kwestia pewnej publicznej dyskusji, która musi mieć miejsce. To znaczy na to należy zwrócić uwagę, gdy mamy do czynienia z jakąś błędną naukę, to tą błędną naukę trzeba wykazać. I tyle. I tutaj nie obowiązuje reguła, którą mamy tu podaną właśnie w przypadku upomnienia braterskiego. Tam jest, gdy ktoś zgrzeszył. Jeśli ktoś zgrzeszył, idź, upomnij go, tak, osobiście najpierw, a później zobaczymy. Co innego jest w przypadku, gdy mamy do czynienia z jakąś błędną nauką, która jest głoszona. To jest fragment z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza, rozdział 4. Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych i na Jego pojawienie się i na Jego królestwo. Głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę. W razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań, ponieważ ich uszy świeżbią, będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie. A więc obowiązkiem kapłana jest
Głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd. A więc gdy w publicznym nauczaniu pojawia się jakiś błąd, jak najbardziej należy go wykazać. I znowu ci wszyscy, którzy nie znając naszego kanału piszą, że to niech ksiądz najpierw skrytykuje biskupów i innych, którzy udzielają komunię na rękę itd., itd., to tym polecam zapoznać się z naszym kanałem, bo takich treści jest na nim bardzo dużo. Przejdźmy teraz do sedna sprawy. Otóż, dlaczego uważam, że sprawa księdza Natanka może zakończyć się założeniem przez niego zupełnie nowego wyznania, zupełnie nowej religii, tak jak stało się to z Mariawitami? Otóż dlatego, że w obliczu tego kryzysu, w obliczu tego wszystkiego, co się dzieje, ksiądz Piotr nie pozostał przy zachowaniu po prostu katolickiej wiary. Nie pozostał w tej chwili przy tym depozycie, które otrzymaliśmy. Mamy nasze objawienie przekazane w Piśmie Świętym i w tradycji. Mamy magisterium Kościoła. To tradycyjne magisterium Kościoła, powiedzmy tak, przedsoborowe magisterium Kościoła. I w tym czasie zamieszania, kiedy faktycznie hierarchia Kościoła naucza rzeczy dziwnych, wątpliwych, podejrzanych, wolność religijna, ekumenizm i tak dalej, w tym czasie trzeba przylgnąć do tego, co było wcześniej i bronić za wszelką cenę wiary. Natomiast bardzo niebezpiecznym jest w tej sytuacji próbować rzucić się na jakieś objawienia prywatne. A to właśnie zrobił ksiądz Piotr Natanek. I o tym koniecznie musimy powiedzieć trochę więcej, bo myślę, że temat jest bardzo niezrozumiany. Dlaczego to jest coś złego? Oczywiście, że objawienia prywatne są rzeczą, która zdarza się, która ma miejsce w Kościele i czasami jest bardzo cenna i dobra. Natomiast należy o tym również pamiętać, że mnóstwo objawień jest objawieniami fałszywymi, że również osoby święte, jak na przykład święty Ignacy Loyola, pomimo tego, że miał prawdziwe objawienia, to miał również te fałszywe objawienia i o tym koniecznie trzeba pamiętać. Święty Jan od Krzyża mówi o tym, że gdy Pan Bóg daje człowiekowi właśnie jakieś nadzwyczajne dary, na przykład rodzaj właśnie takiego objawienia, to wtedy od razu przychodzi zły duch po to, żeby naśladować, żeby tam wtrącić swoje 3 grosze i daje takiej duszy również swoje fałszywe objawienia. I dusza, nawet właśnie bardzo pobożna, którą Pan Bóg również wcześniej obdarzył prawdziwymi objawieniami, taka dusza zostanie zwiedziona bardzo łatwo, czy może zostać zwiedziona bardzo łatwo i zły duch może taką duszę powoli doprowadzić do jakichś grzechów, czy właśnie grzechów przeciwko wierze, czy zupełnie właśnie innemu wyznaniu ostatecznie. Tak? Także jest to ogromne ryzyko, dlatego Kościół Święty jakby stworzył właśnie cały proces kanoniczny, który ma badać objawienia prywatne. Jest mnóstwo takich objawień prywatnych na zasadzie, że osoba bardzo święta otrzymuje od Pana Jezusa faktycznie jakieś tam objawienie, to może być rzecz dobra, zbawienna i tak dalej. Natomiast w 99% prawdziwych objawień one są skierowane tylko do tej duszy. Ona w ogóle nie ma potrzeby o tym mówić. Tak przebiega większość prawdziwych objawień prywatnych. Są wyjątki, jak na przykład Fatima, Lourdes, La Salette. Tak, to są objawienia prywatne, w których dusza musiała również coś przekazać innym. To się również może zdarzyć i przede wszystkim właśnie w tych sytuacjach potrzebny jest ten proces kanoniczny, który ma sprawdzić, czy objawienie faktycznie nie zawiera niczego przeciwko wierze. O tym procesie powiemy sobie trochę więcej. On jest rzeczą bardzo ważną. W tym celu spojrzymy na artykuł z czasopisma Zawsze Wierni księdza Karola Sztelina. Objawienia. Czy pochodzą od Boga, czy od diabła? Zasady Kościoła katolickiego w sprawie rozeznawania zjawisk nadnaturalnych. W opisie będzie link do całości artykułu. Jak najbardziej zachęcam tych, którzy są zainteresowani, do zapoznania się z tym artykułem. Spoglądamy na fragment głosu uroczystego magisterium. Piąty Sobór Laterański. Wszelkie natchnienia bądź proroctwa muszą być badane przez Stolicę Apostolską w formie procesu, stąd proces kanoniczny, który rozpoczyna się pod auspicjami ordynariusza powołującego komisję doświadczonych i świątobliwych ludzi. Wszelkie oszustwa ma być surowo karane. Sobór Trydencki. Odpowiedzialny w sprawach objawień i nadnaturalnych zjawisk jest ordynariusz. Żaden nowy cud nie może być zatwierdzony bez aprobaty biskupa. Jeśli biskup ma pewną wiedzę o tych sprawach, po konsultacji Rady Doświadczonych Teologów i Pobożnych Ludzi, niech dokonuje tego, co uważa za stosowne do prawdy i pobożności.
Praktyka. Jurysprudencja Kościoła po Soborze Trydenckim. Ksiądz Karol pisze. Zawsze proces kanoniczny z przesłuchaniem świadków, medycznym badaniem uzdrowień, rozpatrywaniem orędzi pod względem teologicznym, fizycznym badaniem cudownych wydarzeń albo przedmiotów, np. cuda eucharystyczne, objawienia Matki Bożej, świętej Katarzynie Labor, Alfonsowi Ratisbon, w La Salette, Lourdes, Pontamem, Fatimie, Syrakuzach. Cechy kanonicznego osądu Kościoła. Tylko te zjawiska zostały uznane za autentyczne, w których nie było miejsca na żadne wątpliwości. Nie został znaleziony żaden błąd. Bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu. Dobro rodzi się z całkowicie dobrej przyczyny, zło z jakiegokolwiek braku. Jeśli powstaje najmniejsza nawet wątpliwość, Kościół odmawia takim zjawiskom autentyczności. Jeśli natomiast zostaje znaleziony najmniejszy choćby błąd, Kościół je potępia. Przyjrzymy się trochę bliżej, jak takie badanie kanoniczne powinno przebiegać tutaj według rozeznania duchów. Trzeba zawsze najpierw badać zastrzeżenia, szukać cech negatywnych. Bóg jest światłością, a ciemności w Nim nie ma żadnej. Ponieważ Bóg jest najwyższym dobrem, czystym aktem, nie może być w Nim braku, wady czy błędu. Jeśli więc objawienie powinno być, zawiera choćby mały błąd czy wadę, czy tylko brak integralności dobra, to nie może pochodzić od Boga, ale od Jego przeciwnika, zazwyczaj zjawiającego się jako anioł światłości, którego zawsze można poznać po owocach. Jeszcze kiedyś pokaże ogon i rogi. Taktyką złego anioła jest wślizgiwać się do wnętrza duszy nabożnej, zgodnie z zastanymi w niej pojęciami, by tak skaptowaną uwieść z kolei do sobie właściwych celów. Do rozpoznania tedy jakości działającego ducha winna taka dusza zwrócić bacznie uwagę na cały zasięg myśli zasugerowanej przez działającego w niej ducha. Jeśli tedy spostrzeże, iż zarówno początek zasugerowanej myśli, jak też środkowy jej przebieg, a w dodatku sam jej finał składają się z elementów wyłącznie dobrych, zmierzających ku dobru, znakiem to będzie, iż działa tu duch dobry. Jeśli zaś w owym ciągu sugerowanej myśli zarysowałby się choćby odcień zła, znakiem to będzie oczywistym, iż działa za nią duch zła. Jednym z najważniejszych uczestników badania kanonicznego jest promotor fidei, który ma obowiązek sprawdzenia wszystkiego związanego z objawieniem, co w jakikolwiek sposób mogłoby być niezgodne i sprzeczne z wiarą lub moralnością katolicką. Z tego powodu nazwano go adwokatem diabła. Cały proces badania jest podobny do procesu kanonizacyjnego. Pierwsze zadanie promotora wiary polega na przesłuchaniu wszystkich świadków. Dokładnie to stało się w Lourdes czy w Fatimie. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po owocach. Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Dobre owoce są owocami autentycznego życia nadprzyrodzonego. Te owoce trzeba znaleźć najpierw u wizjonera, potem u wiernych, dotkniętych objawieniem. Wreszcie muszą skutecznie przyczyniać się do wspólnego dobra całego Kościoła, mistycznego ciała Chrystusa. Dla stwierdzenia autentyczności zjawisk jest ważne, aby wszystkie zastosowane kryteria badania znalazły pozytywną odpowiedź. Jeśli jedno kryterium przynosi odpowiedź negatywną, to badane zjawisko nie jest dziełem Pana Boga. Poszczególne kryteria. Kryteria naturalne. Zdrowie psychiczne świadka. Objawy. Prawdziwość i prawdomówność świadka. Autentyczne, obiektywne fakty udowadniające interwencję przyczyny nadnaturalnej. Jeśli to objawienie boskie, to potrzeba tak zwanego podpisu Boga w postaci autentycznych cudów, które wskazując na jego interwencję potwierdzają autentyczność zjawiska. Trzeba tutaj konsultować się ze specjalistami psychologii, naukowcami z zakresu wiedzy naturalnej, którzy stwierdzą niemożność naturalnego wytłumaczenia faktów, na przykład uzdrowienia w Lourdes, czy cud słońca w Fatimie 13 października 1917 roku. Trzeba również wykluczyć zbiorową halucynację. Kryteria teologiczne. Regula fidei. Po stwierdzeniu nadnaturalności zjawisk pierwsze zadanie polega na zbadaniu, czy orędzia głoszone podczas objawień są zgodne z boskim objawieniem, czyli z depozytem wiary powierzonym Kościołowi katolickiemu. To kryterium jest bezwzględne, bo nic, co pochodzi od Boga, nie może być sprzeczne z prawdą tego samego Boga, z wiarą katolicką, nawet gdyby posłańcem był anioł z nieba. Gdybyśmy my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną, tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie wyklęty. Święty Jan w swoim pierwszym liście pisze: Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie.
Potem poznajecie Ducha Bożego. Każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga i to jest duch antychrysta. To, co apostoł mówi tutaj o wcieleniu Chrystusa zaprzeczonym przez heretyków swego czasu, stosuje się do każdej prawdy katolickiej należącej do nieomylnego depozytu wiary. Mało znaczące są cuda i znaki dokonywane przez tego, kto uważa się za wysłannika nieba, bo jeśli jego doktryna nie jest doktryną Kościoła, nie może mówić w imię Boga. Już w Starym Testamencie Mojżesz ostrzegał naród wybrany. Jeśli powstanie u ciebie prorok lub wyjaśniacz snów i zapowie znak lub cud i spełni się znak albo cud, jak ci zapowiedział, a potem powie, chodźmy do bogów obcych i służmy im, nie usłuchasz słów tego proroka, gdyż Pan Bóg twój doświadcza cię, chcąc poznać, czy miłujesz Pana Boga swego, z całego swego serca i z całej duszy. Ów zaś prorok musi umrzeć, bo chcąc cię odwieść od drogi, jaką iść ci nakazał Pan Bóg twój, głosił odstępstwo od Pana Boga twego, w ten sposób usuniesz zło spośród siebie. Kościół zawsze wiernie stosował to boskie prawo, ekskomunikując fałszywego proroka czy fałszywego wizjonera. Wystarczy, że w sprawie dogmatycznej jeden jedyny punkt jest zaprzeczony i można z pewnością wnioskować, że wizjoner nie jest wysłannikiem Boga. Wszyscy autorzy piszący na temat katolickiej mistyki są jednomyślni w stosunku do tej pierwszej zasady, od której nie ma żadnych wyjątków. Jeśli więc wizjoner stwierdzi, że Pan Jezus albo Najświętsza Maryja Panna powiedzieli mu, iż wszystkie kościoły, katolicki, prawosławny, protestancki są środkami do zbawienia, to mogą pokazać choćby i 1000 cudów, a wszystkie sprzęty elektroniczne udowadniające rzeczywistość ekstazy są już niepotrzebne. Z drugiej strony teologia ostrzega, jeśli objawienie nie zawiera żadnego doktrynalnego błędu, to jeszcze nic nie można wnioskować. Chociaż prawowierność jakiegoś orędzia jest warunkiem koniecznym jego autentyczności, to nigdy nie jest warunkiem wystarczającym. Drugi punkt. Regula obediencja. Bóg nie może być sprzeczny z samym sobą. Jeśli objawia swą wolę wybranej duszy, nie może on być sprzeczny ze swą nieodmienną wolą, już podaną w nieomylnym objawieniu Starego i Nowego Testamentu. Innymi słowy, w orędzie ukazanym jako pochodzącym od Boga, nic nie może zaprzeczać boskiemu prawu. Przeciwnie, wszystko ma zachęcać do jak największego posłuszeństwa wobec przykazań boskich, wobec poleceń Pana Jezusa w Ewangelii i wobec przykazań Jego Świętego Kościoła. Wszystko w takim orędzie musi zachęcać do dobrych obyczajów oraz praktykowania cnót, więc nade wszystko należy zbadać posłuszeństwo prawu Bożemu we wszystkich jego wyrazach. Trzeci punkt, regula sanctitatis. Czy fakty, gesty, słowa, objawienia są zgodne z boskim majestatem i z boską świętością? Tutaj mamy bardzo długie fragmenty, które o tym mówią. Później trzeba badać, co się działo przed tym objawieniem. W przypadku samego wizjonera, okoliczności pierwszego objawienia, pierwsze reakcje wizjonerów w obecności nadnaturalnego bytu. Tutaj poszczegóły już odsyłam do całości materiału. Przeskoczyłem spory fragment. Tutaj jakby kolejny, szósty punkt, jeśli chodzi o rozpoznawanie prawdziwości objawień. Każde prawdziwe objawienie, a również każde szatańskie zbudzenie ma swój cel. Omne agens agit propter finem. Wszystko, co działa, działa dla celu. Ukrytym autorem każdego wydarzenia jest ten, który na końcu definitywnie z tego wydarzenia korzysta. Można poznać węża po jego ogonie, to znaczy przez skutki jego działania i przez kierunek, dokąd prowadzi. Aczkolwiek zaproszenia do złego nigdy nie mogą pochodzić od dobrego ducha. Często zaproszenie do dobrego pochodzi od ducha złego, który używa dobrego środka do realizacji złego celu. Tak właśnie wygląda tak zwana pokusa pod pozorem dobra, którą święty Ignacy Loyola tłumaczy w regułach o rozeznawaniu duchów. Demon jest małpą Pana Boga. Jego strategia polega na imitacji oraz na konkurencji. Zawsze trzeba pytać przy okazji nowych objawień, czy nie są one po prostu pułapkami diabła, aby niweczyć poprzednie autentyczne objawienia. Często nowe objawienie wzbudza sensację, aby odwrócić uwagę wiernych od prawdziwych orędzi bożych, które zostają zlekceważone i całkowicie zapomniane. Takie przykłady w historii miały już miejsce. W czasach świętej Teresy Zawilla i świętego Jana od Krzyża pojawiły się Magdalena od Krzyża i inna tzw. stygmatyczka z Lizbony z fałszywymi objawieniami, aby przeszkadzać i jeśli to możliwe zniszczyć wielkie dzieło wymienionych świętych. Fałszywa wizjonerka Nicole Tavernier chciała przeszkodzić błogosławionej Akadie i kardynałowi de Broglie w odnowieniu życia zakonnego we Francji. Pani Guillaume i fałszywi święci jansenizmu starali się zniszczyć apostolat świętego Jana Eut, świętej Małgorzaty Marii i świętego Ludwika Grignion de Montfort.
Krótko po objawieniach Matki Bożej w Lourdes zjawiły się w jego okolicach dziewczynki, o których stwierdzono nadzwyczajne zjawiska i które powiedziały, że objawiła się im Matka Boża. Tak miało być zdyskredytowane objawienie w Lourdes. W objawieniach fatimskich można stwierdzić chyba najwięcej diabelskich oszustw. Z ich pomocą diabeł chce za wszelką cenę powstrzymać wiernych i dostojników Kościoła od wypełniania próśb Matki Bożej z Fatimy i w ten sposób powstrzymywać realizację wielkich obietnic z nimi związanych. Uratowanie niezliczonych dusz od potępienia, nawrócenie Rosji, triumf niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny. Trzeba zauważyć, że wszystkie te szatańskie przedsięwzięcia miały własne cele. Własne cuda, znaki, proroctwa, orędzia. Szatan próbuje szkodzić prawdziwym objawieniom i zmniejszyć nadprzyrodzone owoce przede wszystkim przez pułapkę fałszywych objawień, aby oderwać gorliwych i prostych wiernych od źródła łask i prowadzić ich do błędu przez duchowe i materialne ciekawostki. Odpowiedzialność pasterzy jest wielka, to już podsumowanie. Kardynał Alfredo Ottaviani przypomina, jest prawo i obowiązek magisterium kościelnego, aby rozstrzygnąć o prawdzie i naturze zjawisk czy objawień, o których mówi się, że są specjalną interwencją Boga. Przez prawdziwe orędzia Pan Bóg przekazuje Kościołowi swą świętą wolę, aby w każdym czasie przez szczególną interwencję ukazać swe nieskończone miłosierdzie, pokazać intencje swego boskiego serca nad ludźmi oraz pomagać wiernym w osiągnięciu wiecznego zbawienia, szczególnie w trudnych czasach. Lekceważenie prawdziwych interwencji Boga przez zaniedbanie badania kanonicznego jest zbrodnią ze strony odpowiedzialnych za to w Kościele. Pasterze mają zatem obowiązek rozpoznania i zatwierdzenia autentycznych boskich objawień. Jeśli nadprzyrodzoność jest stwierdzona, autorytet kościelny ma obowiązek dokonać badania orędzi przekazanych przez wysłannika Boga. Przeciwnie, jeśli zjawisko jest rozpoznane jako nienadprzyrodzone albo diabelskie, hierarchia ma ciężki obowiązek zdemaskowania i potępienia go. Według tych zasad należy badać wszystkie zjawiska nadnaturalne, jak na przykład te w Oławie, Medjugorje, Garabandal i inne. Dlaczego mówię tutaj o tych objawieniach i zasadach badania objawień? Otóż po to, żeby pokazać, że Kościół bardzo poważnie podchodził do tematu. To znaczy, że Kościół uważał, że trzeba naprawdę dobrze zbadać sprawę, bo istnieje ogromne ryzyko tego, że ludzie zostaną zwiedzeni. Że nawet dobrze wierni, że nawet właśnie pobożny człowiek może otrzymać zarówno prawdziwe, jak i fałszywe objawienia. I to w pewnym sensie naraz. To znaczy, że nawet właśnie prawdziwy wizjoner, nawet człowiek, który otrzymał właśnie jakieś objawienia, może otrzymać również fałszywe objawienia, które będą później próbowały zaszkodzić. Jak to było w przypadku świętego Ignacego z Loyoli chociażby, który sam o tym mówi, że miał również właśnie nieprawdziwe diabelskie objawienia, które próbowały go gdzieś tam odwieść od dobrego, pod pozorem dobra. Tak? To było oczywiście wszystko bardzo pobożne i tak dalej, i tak dalej. A więc objawienia wymagają ogromnej roztropności i ogromnej powściągliwości. Trzeba bardzo uważać, bo bardzo łatwo można tutaj zostać zwiedzionym. Dlatego właśnie w tym czasie zamieszania, kiedy hierarchia nie podejmuje tych procesów, jest to bardzo niebezpieczne, aby próbować samemu, o tak osądzić, mi się wydaje, że to brzmi dobrze. No właśnie tak działają te objawienia, że tam jest 600 stron napisanego tekstu, bardzo pobożnych, a na 601 pojawia się taki mały drobiazg, który właśnie duszę wykolei, który wprowadzi te dusze na złe tory. Dlatego to jest bardzo niebezpieczne i uważam, że ta droga, którą obrał ksiądz Nadanek i panna Agnieszka, jest drogą szalenie niebezpieczną i naprawdę tutaj moim zdaniem to może doprowadzić do katastrofy. Rzucimy jeszcze okiem na liturgię księdza Natanka, o której również wspomniałem w poprzednim materiale. Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i kocham Ciebie z całego serca i proszę o przebaczenie tym, którzy nie wierzą w Ciebie,
nie uwielbiają Ciebie, nie ufają Tobie i którzy Ciebie nie kochają. Pan Bóg i Bóg mój. Simili modo postquam cenatum es, accipiens et hunc precralum calicem, od rycerzy Chrystusa Króla z Wiednia, dar ofiarny. Od dywizji świętokrzyskiej, dodatek do emerytury oraz 30 sztuk cegły. Od dywizji kaszubsko-pomorskiej, dar serca na telewizję internetową. Od dywizji łódzkiej jabłka, miód, soki, dar pieniężny na telewizję. Mieliśmy tutaj przykłady właśnie takiego tworzenia własnej liturgii na bazie tego, co ksiądz Natanek zastał. To znaczy z jednej strony mamy tutaj zasadniczo mszał przedsoborowy, nie wiem dokładnie z jakiego on jest roku, ponoć właśnie są to stare mszały, starsze niż te, których my używamy, to znaczy bractwo używa mszału z 1962 roku, ponoć jest to jeszcze starszy mszał, natomiast jest tam mnóstwo elementów, które są dziwne, które są obce dla tradycyjnej liturgii, chociażby ten komentarz liturgiczny, który właśnie przypomina jakieś akcje liturgiczne charyzmatyków, choćby gdzieś tam w trakcie przeistoczenia, w tym najważniejszym momencie właśnie nagle pojawiały się jakieś takie swobodne modlitwy, taki komentarz w trakcie samego przeistoczenia. To jest rzecz, która, jak wspomniałem w poprzednim materiale, gdyby ktoś to zrobił przed soborem, to od razu by przełożył na to uwagę zwrócili i absolutnie tego zakazali, bo po prostu takich rzeczy robić nie można było. Jednocześnie taka procesja z darami gdzieś tam właśnie po mszy świętej, już niby nie należąc bezpośrednio do rytu, ale z ewidentnym połączeniem z mszą świętą, co również jest takim wymieszaniem tych porządków. I takich przykładów jest ponoć w tej liturgii bardzo wiele, zależnie od samej mszy świętej. To znaczy tutaj dwa takie przykłady wmieszania elementów, które są niezgodne ze starą liturgią, wmieszania ich właśnie do tej tradycyjnej mszy świętej. Ksiądz Piotr moim zdaniem tworzy tak powoli swój własny rytm według swojego uznania, tak mieszając różne elementy, które tam mu się podobają, co jest również niebezpieczne. Kościół nigdy nie pozwalał na to, żeby tak sobie kapłani odprawiali jak chcą, żeby tutaj uznać, to mi się podoba, to mi się nie podoba, no to zrobię tak, tutaj zrobię inaczej. Po to mamy mszał, żeby się tego mszału trzymać i tutaj to było traktowane naprawdę bardzo, bardzo restrykcyjnie świadome i dobrowolne zarzucenie, zaniechanie czegoś, co jest zapisane w mszale, to jest od razu grzechem dla kapłana, a może być łatwo również grzechem ciężkim według tradycyjnej teologii moralnej, więc lekceważyć tego nie wolno. Punktem wyjścia przy poprzednim materiale była wypowiedź księdza Piotra o in vitro, konkretnie o tym, że dzieci poczęte tą metodą w ogóle według niego nie posiadają duszy, czyli tak naprawdę nie są ludźmi. Wspomniałem o tym, że jest to zarówno z punktu widzenia teologii, jak i filozofii stwierdzenie zupełnie szalone. Tutaj pokażę fragmenty instrukcji o szacunku dla rodzącego się życia i o godności jego przekazywania do Donum Vitae z roku 1987. Oczywiście, jeśli chodzi o samo in vitro, no to nie ma tutaj starych decyzji magisterium, bo po prostu rzecz jest stosunkowo nowa. Natomiast jest to dokument, w którym metoda in vitro zostaje potępiona. Nie można dopuścić sztucznego zapłodnienia homologicznego wewnątrz małżeństwa, za wyjątkiem przypadku, w którym środek techniczny nie zastępuje aktu małżeńskiego, lecz służy jako ułatwienie i pomoc do osiągnięcia jego naturalnego
NCR-u. Więc co do zasady, ta metoda in vitro zostaje potępiona i ze względu na te wątpliwości moralne, czy no w zasadzie straszliwą zbrodnię, jaką jest zamrażanie embrionów ludzkich, jak i przez to, że oddziela poczęcie od samego aktu małżeńskiego. A więc tak jak tutaj przeczytałem w tym fragmencie, zasadniczo jak najbardziej ten dokument potępia metodę in vitro, jednak oczywiście jednocześnie stwierdza. Kongregacja Nauki Wiary zna dobrze aktualne dyskusje na temat początku życia ludzkiego, na temat ujednostkowienia istoty ludzkiej, tożsamości osoby. Przypomina ona nauczanie zawarte w deklaracji o przerwaniu ciąży. Od chwili, w której jajo zostaje zapłodnione, rozpoczyna się nowe życie, które nie jest życiem ojca lub matki, lecz nowej istoty ludzkiej, która rozwija się niezależnie od nich. Nie stałaby się ona istotą ludzką, jeśli nie byłaby nią od samego początku. Najnowsza wiedza genetyczna bardzo jasno potwierdza to wszystko, co zawsze było oczywiste. Pokazała ona, że istota żyjąca ma już od pierwszej chwili stałą strukturę, czyli kod genetyczny, jest człowiekiem i to człowiekiem niepodzielnym jako jednostka, wyposażonym we wszystkie właściwe sobie cechy. Od chwili zapłodnienia rozpoczyna się cudowny bieg życia każdego człowieka, którego jednak wszystkie wielkie zdolności wymagają czasu na właściwe uporządkowanie i przygotowanie się do działania. Nauka ta pozostaje w mocy i została ponadto potwierdzona przez najnowsze zdobycze ludzkiej biologii, która uznaje, że w zygocie powstałej zapłodnienia tworzy się już tożsamość biologiczna nowej jednostki ludzkiej. A więc dokument, jak najbardziej roztrząsając właśnie również kwestię in vitro, przypomina, że człowiek od samego początku, od momentu zapłodnienia jest już prawdziwie człowiekiem, posiada już ludzką duszę nieśmiertelną i oczywiście no, w żaden sposób nie da się tutaj połączyć tego z tymi twierdzeniami księdza Piotra Natanka, no, które, jak wspomniałem, z punktu widzenia takiego filozoficznego, z punktu widzenia katolickiej filozofii są zupełnie nie do obronienia. Nie? Tutaj też ten dokument Kongregacji Nauki i Wiary, który potępia in vitro, wskazuje na to, że ludzka godność wymaga tego, żeby od samego początku traktować tego poczętego człowieka właśnie jak człowieka z należytym szacunkiem i nie rozróżnia tutaj bynajmniej na tego poczętego naturalnie i tego poczętego w inny sposób. Tak? Tutaj człowiek po prostu wszystkich ich traktuje tak samo jako ludzi, jednocześnie pokazując, dlaczego ta metoda in vitro jest jednak nie moralną, czyli to, że ta metoda jest niemoralna, nie skutkuje tym, że człowiek, który zostaje poczęty w ten sposób, nie otrzymuje duszy. Jak czytamy dalej, owoc przekazywania życia ludzkiego od pierwszej chwili swojego istnienia, a więc od utworzenia się zygoty, wymaga bezwarunkowego szacunku, który moralnie należy się każdej istocie ludzkiej w jej integralności cielesnej i duchowej. Istota ludzka powinna być szanowana i traktowana jako osoba od chwili swojego poczęcia i dlatego od tej samej chwili należy jej przyznać prawa osoby, a wśród nich nade wszystko nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty ludzkiej do życia. Wspomniana nauka dostarcza podstawowego kryterium dla rozwiązania różnych problemów powstałych wraz z rozwojem nauk biomedycznych, ponieważ embrion powinien być traktowany jako osoba. Musi on być również chroniony w swojej integralności i leczony w możliwych granicach, jak każda istota ludzka podlega opiece lekarskiej. Podsumowując, bez wątpienia ksiądz Natanek ma wiele zalet, bez wątpienia dostrzega wiele rzeczy, których inni nie dostrzegają, bez wątpienia nazywa wiele problemów, których inni nie nazywają. Jednak podążając tą drogą tych orędzi, wybrał drogę, która jest szalenie niebezpieczna i która może doprowadzić naprawdę do bardzo złych rzeczy. Widać to trochę teraz w tym tworzeniu swojej własnej liturgii. Widać to teraz w tym ogromnym przywiązaniu do tych orędzi, no praktycznie wszędzie, tak? Bardzo często pojawia się w kazaniach, że w naszych orędziach czegoś tam nie ma, tutaj tego nie ma, to jest w tych orędziach, to jest takie główne kryterium, to staje się głównym kryterium wiary, a to jest rzecz bardzo, bardzo niebezpieczna. Nawet właśnie przy dobrej wierze i samej wizjonerki, i księdza Piotra, to może się wykoleić w każdą możliwą stronę. Moim zdaniem te teologiczne szaleństwa, które ksiądz Natanek prezentuje właśnie a propos in vitro,
No, to jest skutek takiego zawierzenia, ślepego zawierzenia tym orędziom, choć być może te słowa wcale nie padają w samych orędziach, bo takie uwagi też ludzie zwracali. Natomiast zasadniczo takie przywiązywanie się do takich właśnie prywatnych objawień jako do głównej zasady wiary w zasadzie, no właśnie, bardzo łatwo do takich rzeczy doprowadzić może. Zasadniczo na naszym kanale mamy zasadę, że blokujemy użytkowników, którzy piszą niekulturalne komentarze, wulgarne, agresywne itd., itd. Natomiast w przypadku tego filmu ostatniego właśnie o tych wypowiedziach księdza Piotra, tych komentarzy było tak dużo wulgarnych, agresywnych itd., itd., że postanowiliśmy ich nie usuwać i zostawić ich jako świadectwo tego, w jaki sposób ludzie reagują na to, co zostaje powiedziane. Myślę, że to też o czym świadczy. To znaczy, moim zdaniem świadczy to o tym, że wokół księdza Natanka tworzy się taka grupa wielbicieli i wyznawców. Że to nie jest już, moim zdaniem to wskazuje, że to nie jest już zdrowe duszpasterstwo, tylko właśnie jest to rodzaj takiego prowadzenia, no powiedzmy to, sekciarskiego, to znaczy takiego ślepego przywiązania do człowieka. Także jak tylko gdzieś tam właśnie zostanie skrytykowany, to od razu rzucamy się z pazurami na tego, kto w jakiś sposób krytykuje naszego guru. Tak to wygląda, takie robi to wrażenie. No, zachęcam do zapoznania się z tymi komentarzami. Jest tam ich naprawdę mnóstwo właśnie wulgarnych, agresywnych komentarzy. To również świadczy bardzo źle o całej sprawie. Moim zdaniem świadczy to o tym, że właśnie ten ruch księdza Natanka, połączenie tych rzeczy, skupienie się na prywatnych objawieniach, tworzenie własnej liturgii, teraz ten element też tych komentarzy, tego co tam się dzieje, moim zdaniem to pokazuje, że idzie to w stronę stworzenia no, jakiejś własnej sekty, religii, własnego wyznania. Moim zdaniem to się może tak skończyć jak właśnie z Mariawitami. Naprawdę bardzo bym nie chciał, aby tak się to skończyło. Naprawdę bardzo bym chciał, żeby ksiądz Piotr tych ludzi, którzy do niego się zwrócili, którzy do niego przyszli, żeby prowadził ich zgodnie ze swoją naturą, czyli silnie, mężnie, stanowczo, ale zawsze po katolicku. Bardzo bym chciał, żeby tak było i mam nadzieję, że jeszcze nie jest za późno, żeby z tej drogi zawrócić, żeby ksiądz Natanek po prostu przestał uznawać prywatne objawienia za główną regułę swojego życia i skupił się na tym, wiedząc, że to bardzo łatwo może się źle skończyć, skupił się na tym, żeby naprawdę katolicką wiarę przekazywać, tą wiarę, którą mamy zawartą w Bożym objawieniu, w Piśmie Świętym i w tradycji Kościoła. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.